zadowolony. Witam wszystkich. No oczywiście jestem zadowolony z 3 punktów, z postawy swoich chłopaków. Niesamowicie zostawili dzisiaj dużo zdrowia, zostawili serce na boisku. Byli zdeterminowani, skoncentrowani, chcieli wygrać ten mecz. Bardzo ważne te 3 punkty były nam potrzebne, gdzie ostatnio nam coś tam uciekali w tych meczach. Przy tych wszystkich naszych problemach kadrowych, gdzie teraz dopadło nas 2 tygodnie temu, nie mieliśmy żadnej kontuzji, a tu nagle 6 zawodników nam wypadło. Do tego jeszcze tam jakieś przeziębienie. Piotr Piekarski dzisiaj z gorączką występował, ale dziękuję im niesamowicie za to, że chcieli wygrać ten mecz. Widziałem, jak było ciężko na ciężkim terenie z zespołem, który naprawdę siłowo bardzo dobrze gra. Ale byliśmy na to przygotowani. Mówię, no chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz, także cieszę się z tych 3 punktów. No i cieszę się z tego, że nie wiem, tam z 5-6 naszych wychowanków zagrało w dzisiejszym meczu. I to kolejny taki krok do przodu nas jako klubu. Panie trenerze, 3 mecze, 2 punkty trochę mało. Dzień dobry wszystkim. Zgadza się, nie dziwię się reakcji trybun podczas dzisiejszego meczu. Kolejny słaby mecz. Gdybyśmy, myślę, 50% sytuacji, okazji do zdobycia bramki, gdzie wystarczyło albo dobrze pocelować, albo brakowało ostatniego podania, gdybyśmy chociaż 50% tego wykorzystali w pierwszej połowie, na pewno mecz zakończyłby się innym wynikiem. Przegraliśmy u siebie. Słabo to wygląda w ostatnich meczach. No i trzeba będzie wyciągnąć jakieś tam wnioski i dokonać jakichś zmian, żeby wprowadzić jakiś nowy impuls w drużynie. Jedziemy teraz na wyjazd do Elbląga. Jak w każdym meczu będzie na pewno trudno. Ostatnio nam lepiej szło na wyjazdach niż u siebie. Zobaczymy, boisko wszystko zweryfikuje. Liczy się dyspozycja dnia, dobra decyzyjność. No i wiadomo, że dokładność i troszeczkę szczęścia. Dzisiaj tego u nas nie było widać i dlatego schodzimy pokonani. Ja zapytam tylko o te kartki, czy one skutkowały pauzą chyba u Leśniewskiego, tak, trenera? Tak, Lesio dostał 4 żółtą kartkę. Będzie pauzował w następnym meczu. Oczywiście wiadomo, że wygrywa drużyna, przegrywa trener. No cóż, będę musiał przełknąć tą gorzką pigułkę. No ale głowa do góry. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej.